Nie wiem, dziwnie się czuję, bo strasznie daleko siedzicie. Nie, tak. Przepraszam, to jest... musicie ładniej usiąść. A, okej. Okay. A my się już tak rozwaliliśmy. My się czujemy ze sobą jak w domu. Przepraszamy, to wszystko przez Atlantyk. I właśnie przez chwilę się poczułem, jak zwrócono mi uwagę, że faktycznie już nie jesteśmy na tej łódce. Witamy Państwa serdecznie w nowym sezonie programu 5 O'Clock. Ja się nazywam Antoni Królikowski. Ze mną jest mój przyjaciel Piotr Marzec, Leroy. Zaprosiliśmy dzisiaj na herbatkę naszych przyjaciół, z którymi przeżyliśmy przygodę życia na Atlantyku. I zacznijmy już od nieobecnych. I tak, powiedziałem to, fantastyczni ludzie, Maja Hirsch. Nie ma jej dzisiaj z nami, ale pozdrawiam ją serdecznie. Zygmunt Miłoszewski. Plemy. Oraz Natalia Przybysz. Oraz Renia Kaczoruk. Top modelka, nie bójmy się tego słowa. Nie no. Tylko nas zmienił ten rejs, ale w ogóle zanim weszliśmy na ten pokład, już byliśmy nieco inni. Bo to wymaga jakiejś gotowości. Co trzeba mieć w głowie, żeby przyjąć taką propozycję? Tak, co trzeba mieć do przerobienia, albo jakby czego szukać, żeby podjąć takie wezwanie. I pamiętacie, co was skłoniło? Pamiętasz, jak byłaś na moim koncercie tuż przed? Tak. Bo Renia przyszła na mój koncert. I to był koncert, na którym pierwszy raz w życiu nie miałam tremy w ogóle. Miałam jakieś takie, spoko, teraz mam koncert. Potem płynę przez Atlantyk, więc spoko chyba. Powinno się udać z tym koncertem, wszystko będzie dobrze. I właściwie od powrotu miałam też w Stodole koncert, na którym nie byli. Antek był, ale dosyć późno wpadł. Już jak się skończył koncert, ale nie szkodzi, ale przyszedł. Po co żale? Po co żale, właśnie, po co żale? No po prostu ja na przykład nie mam w ogóle tremy. Od tamtego czasu. I to od tamtej decyzji, a nie tylko po przepłynięciu. Tak. Wiecie co, bo ja wam muszę powiedzieć. Ja jako jedyny z was tak naprawdę brałem udział w reality wcześniej. Nie, no nie, ale nie. Tak naprawdę, ale nie, w takim jedyny prawdziwy. W takim, na który poświęcam miesiąc swojego życia. Ty poświęciłaś ile czasu? Tydzień? Dwa? Miesiąc? Już byłaś tam miesiąc cały? Wcześniej tak. Do czego zmierzam? Nie wiemy. Bo ja po prostu miałem takie poczucie po tym, co przeżyłem w agencie, że nigdy więcej w życiu nie zgodzę się na reality, bo po prostu to jest najgorszy koszmar, jaki przeżyłem. Jak wróciłem stamtąd, jak sobie zdałem sprawę, że oddałem miesiąc swojego życia nagle telewizji po to, żeby grać jakąś grę z ludźmi i jeszcze ich po prostu oszukiwać, żeby dojść do celu. I doszedłem do niego i tak już mówię, też nie potrafiłem się z niego cieszyć. Jak wiedziałem, ile świństwa robiłem, żeby zdobyć jakby, wiesz, ten laur. Jakim były pieniądze w ogóle, nie? I po prostu wiedziałem, że nie chcę tak się bawić. A tutaj się odezwali do mnie, to jakby czysta sytuacja. O co chodzi w tym programie? No chodzi o to, żeby wypłynąć, przeżyć i dopłynąć na Karaiby. No przecież to jest genialne. To jest ciekawe, co Antek mówi, że oddał telewizji miesiąc swojego życia. Ja nie mam wrażenia, że cokolwiek komuś oddał. Ja na przykład... W sensie nie mam wrażenia, że coś mi zabrano. Też nie mam. Tylko może ewentualnie sprzedaj mnie wiatrowi. Ja myślę, że trzeba traktować ten rejs w kategorii... Nagrody. Nagrody tak naprawdę. Chyba się ze mną zgodzicie tutaj, bo ustalaliśmy sobie to jeszcze przez sekundę, że... Prawie nigdy w taki sposób nie rozmawialiśmy. Że byliśmy na tej łódce w pewnym momencie, jak udało nam się wszystkich ze sobą oswoić, zdystansować, pośmiać wszyscy z siebie nawzajem, to w pewnym momencie osiągnęliśmy jakiś taki zen, dzięki któremu byliśmy na tym oceanie po prostu szczęśliwi ze sobą. Bardzo było to ekstremalne to doświadczenie, a czuliśmy się tak wolni i tak szczęśliwi. Mogę chyba tak powiedzieć za tobą. Ja się czułam... W ogóle tak, znaczy... No, beztroska. To, co Renata mówi, uwolniona. Z jednej strony ja to kapuję, to jest trochę obciach. Powiedzieć, że czuliśmy się wolni i szczęśliwi pod jakimiś gołputusami, w czasie kręcenia po prostu... Jednocześnie reality dla TVN. Gdzieś tam, tak? Ale mieliśmy tego świadomość. Ej, ale właśnie też, o tym tak. Ja na przykład, podejmując to wyzwanie, wiedziałam, że dokładnie to się wydarzy, że to nie jest jakby naturalna sytuacja, że wypływasz na ocean. To jest zwykle taka bardzo intymna rzecz, nie? Wypływasz na ocean, jesteś sam ze sobą, masz przemyślenia i tak dalej. Co się zadzieje z tobą, jeżeli będziesz miał tam kamery? Czy będziesz w stanie przeżyć ten proces? Ale i tak przeżywasz ten proces.
Teraz robimy szybki challenge. Będziemy tworzyć definicję do nieznanych nam słów. Mamy nadzieję, że będą to słowa marynistyczne, żeglarskie i przygodowe. I będzie to show, które też wygra Zygmunt Miłoszewski. No, zawsze wygrywa. Proszę powiedzieć, czym jest rumpel? Drążek sterowy. Drążek! Umieszczać. To jest taki joystick, którym sterujemy łódką. Mi się skojarzyło z patelnią. Z patelnią się skojarzyło? Jakiś rodzaj patelni? To by się skojarzyło z patelnią. Kąt martwy. To jest kąt, w którym patrzy na ciebie Maja, kiedy mówisz jej, że skończyła się woda, ona jeszcze się nie kąpała. Ja myślę, że to jest taki, kąt w naszym lochu, martwy, którego nikt nie ma dostępu. Kąt martwy tam był, gdzie też kamera nie miała dostępu. Kamera nie miała dostępu, czyli w toalecie. Kąt martwy jest w toalecie. Bandera. Nie jestem pewien, gdzie pada akcent. No to my pod banderą byliśmy piracką zdecydowanie. A nie watykańską? Czasami. No i TVN-u. Zwrot. No. Inaczej fraza. O, chciałem powiedzieć, przepraszam, że jedyny liczący się zwrot jest to zwrot akcji. Jako kawałek też zwrotki, piosenki. Liczyli na to, że będzie dużo zwrotów. Rozumiesz, to Natalia myślę, że specjalizuje się w różnych zwrotach. Zwrotka jest malutka. Zwrot to jest taki konkretny zwrot. To jest zwrotka. To w rapie, dlatego to się nie mówi zwrotka. Zwrot. Na wrotkach. Dlatego w rapie nie ma zwrotek. Dlatego w rapie nie ma zwrotek. Dlatego w rapie nie ma zwrotek. Czym jest fok? No, oczywiście to jest proste. Fok jest to pan foka. Mały fok. Pamiętam, że mój dziadek jak jechał do Anglii, to właśnie pamiętał, żeby tego słowa nie mówił. Szczerze to powiem, okej. Nie wiem, czy dobra, nie wiem, czym jest fok. Nie ma fok, Trauma, po kolei. Trauma. Antek pierwszy. Prawdziwą traumą tego programu, już w trakcie jego realizowania, okazało się to, że właśnie byliśmy szczęśliwi i ciężko to pełni pogardy wobec siebie, jak mogliśmy sobie w ogóle pozwolić na to, że tak jesteśmy szczęśliwi tutaj, a to przecież, no mamy teraz tyle rzeczy do zrobienia na świecie, w naszym życiu, a nagle rezygnujemy z tego życia i sobie nagle co, że wszędzie możemy odnaleźć szczęście, kim my jesteśmy w ogóle, wiesz, czy my możemy sobie na to pozwolić? No oczywiście zawsze tutaj, że też nie było tak, zawsze ten łódka parę razy już leciała i była w wodzie. Dzięki wspaniałemu Genakerowi i mieliśmy tam sporo. Dobrze, że nie ma Mai, możemy używać. Jest ten materiał, taki materiał jeden, na którym po prostu widać, że jesteśmy nagle tak, wszyscy. No, myślę, że ty masz w ogóle świetny jeden materiał, gdzie poszłaś, pamiętasz? Ja pamiętam, a ja stałem wtedy z tyłu. Na dziobie robiłaś już wszystko. My wyszliśmy akurat, to było, a my wyszliśmy. I nagle patrzę na operatora, a on jakby już nie jest na pokładzie, tylko jest na ściance w sypiaczkowej. I on w ogóle... Pot mu ścieka po prostu, a łódka jest taka. To było mocne. Jak szedłem i zobaczyłem, a już się wieczór zrobił, że jest pługa i wy wszyscy do mnie, Piotrek, ale jedz, tego już nie, to jest dla ciebie, nie? Ale naprawdę, i tylko jakbym nie jadł, nie wiem, co we mnie wstąpiło. Zacząłem jeść. Ja pamiętam, że w pewnej chwili zaczęło wszystko latać, a ja siedziałem na tej kanapie, wiecie, i jadłem ten gar. Nie wiem, było parę osób, które po prostu już myślały, że to jest koniec. To było takie jedno z ostatnich, kiedy łódź się przechyliła prawie całkiem. Tak, było tak. A ja to zrozumiałem, jak wyszedłem na pokład, bo w tamtym momencie nie i to chcę naprawdę zobaczyć, bo siedziałem z tym garem i w pewnym momencie tak się patrzę na dziewczyny i mówię, dziewczyny, ale przestańcie, nie? Bo one tak już prawie płacz, bo to wiesz, co się teraz wydarzy. Pełen chill, a ja siedzę, jem ten gar, jest najgorsze, dlatego mam nadzieję, że to wytną. I tak jem i mówię tak, ale dziewczyny, wstańcie, co się może stać? Mamy tak genialnych ludzi za sterem, przecież jeżeli ktoś to wyciągnie, to I do końca. Oczywiście się potem to uspokoiło. Ja wyszedłem na pokład po całym tym. I tak mówię, Jezu, faktycznie ta łódź. Genialni ludzie ze sterem byli wtedy nieźle zasrani. Ja mam najgorszy moment. I to był taki moment, jakby mi rzucili linę z helikoptera, to bym powiedział, dobra. Znaczy, jakbym, jeszcze raz. To był moment, jakby mi rzucili linę z helikoptera, to bym w ogóle chwycił i powiedział, siema. I zostawiłbyś nas. I kiedy to było? Pewnie nie jesteś, to była. Ja w ogóle. Źle znoszę upały. Ja nawet jak żegluję, to jestem na północy. I jak był ten moment, jak była ta noc, kiedy ten deszcz, to najpierw był taki super. Pamiętacie, myliśmy się w deszcz, to był magiczny moment, a potem zrobiło się zimno, zrobiła się noc i wszystkich nas zgoniło pod pokład
gdzie była sauna, gdzie było po prostu 12 ociekających wodą, spoconych, lepkich, wkurzonych ludzi. W bałaganie. I wtedy właśnie zrozumieliśmy, należało zajrzeć do lochu. Coś w tym jest. Był taki moment, w którym zaczęliśmy sobie robić drobne, uszkadzać się. W sposób drobny, ale to się po prostu zaczęło nagle. Ja spadłam bardzo szybko. Ty spadłaś. Ja sobie przygniotłam palec. Ktoś tam się skaleczył. Nie, ktoś to jest ze mnie się lało w ogóle. Tak. Wiesz. I to wszystko zaczęło. Twojego palca. Tak, i to się nagle zaczęło po prostu z minuty na minutę przyspieszać. I myślałam, jeszcze tydzień. A u nas po prostu w przeciągu ostatnich 12 godzin wydarzyło się tyle, ile się nie wydarzyło przez dwa tygodnie. Ale bez kitu. Słuchajcie, i naszym, tam było grubo, bo myślę, naszym, było tak intensywnie, było bum, 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 bum. Strasznie szybko się zaczęło robić. No, ja naprawdę zaczęłam się martwić, że nie wrócimy z tego całego. A naszym szpitalem, naszym lekarzem pierwszego kontaktu i naszym oddziałem ratunkowym i nawigatorem była taka apteczka, a w niej dwie kartki zalamidowane. Co robić, gdyby coś się wydarzyło? Ja się cieszę z tego, że przez 3 tygodnie mogliśmy być offline i bez telefonów. Ja myślę, że powinni to dawać na receptę. Znaczy w ogóle... Zabierać telefon. Na receptę. Znaczy tydzień po prostu na oceanie, offline, bez niczego. Zastanawiam się, czym może zakończyć się dla kogoś obejrzenie naszej przygody. I mam nadzieję, że to jest taki insight dla ludzi, którzy chcieliby może spróbować, ale nie wiedzą, jak się do tego zabrać, jak to może wyglądać. Trochę są, wiecie, przerażeni samą ideą, że będą zachęceni, żeby właśnie zrobić sobie taki ucieczkę, almanach odcięcie. W tym programie będzie pełny. To by było wspaniałe. To jest niesamowite, że tam szybko po prostu tracisz wszelkie informacje ze światem. Tak jakby równie dobrze świat mógłby przestać istnieć, bo oni i tak nie mają jakiejkolwiek informacji, bo tam nie mieliśmy żadnej informacji. To było genialne w ogóle. Wiesz, jak się z tym czuję? Po prostu jak niepijący alkoholik. Znaczy w sensie, że mam wrażenie, że te newsy były dla mnie rodzajem uzależnienia i się boję, że jak raz zajrzę, to będzie jakbym, wiesz, jakbym wypił tylko kieliszeczek. Bo to jest kwestia... Więc na wszelki wypadek wiecie co? Nie zaglądam. To jest nieprawdopodobne, bo myśmy byli 23 dni. 21 dni to jest taki minimalny czas, żeby zmienić nawyki. Czyli my tak naprawdę zrobiliśmy sobie pełen odwyk. Tak. Normalną terapię odwykową, która naprostowała nam, wiecie, nasze... Życie, bo chodzi o to, że to jest nasz czas i teraz jak go poświęcamy i czy poświęcamy go po prostu, że jesteśmy tylko i wyłącznie tutaj i wpatrzeni tam, czy tutaj, bez tego, w kontakcie, w relacji, w jakiejś przyjaźni. O tym chciałam powiedzieć, nie, wiesz, że ja mam poczucie, że myśmy mogli być taką wspólnotą, za którą ja strasznie tęskniłam. Bardzo wam za to dziękuję. Fajne po prostu czułam się plemię, rodzina. Bardzo mi miło państwa widzieć. A mnie miło, że państwo widzą. Kogo ty widzisz? Każdą środę o 21:45. Przepraszam państwa za wszystko. To wszystko przez Atlantyk. Oglądajcie przez Atlantyk każdą środę o 21:35.